zwiedzający, przychodzący do muzeum często dostaje już jakby na wystawie gotowy produkt. Nie wie, że taka suknia, która jest tam eksponowana, czy tapiseria, czy jakaś inna tkanina, często trafiła do nas, do pracowni w stanie czasami rozpaczliwym. Dostajemy po prostu kubkę jakiejś takiej tkaniny, z którą trzeba coś zrobić. Zajmujemy się głównie obiektami, które pochodzą z kolekcji Muzeum Narodowego. Zdarzają się też czasami jakieś inne, ale to są naprawdę bardzo pojedyncze przypadki, bo raczej mamy tak obszerną kolekcję, że to jest praca na pokolenia. Co jakiś czas proces konserwacji jest wznawiany w momencie, kiedy poprzednia konserwacja uległa już zniszczeniu. Mniej więcej co pokolenie trzeba jakieś tam poprawki nanosić, zwłaszcza jeżeli obiekt będzie gdzieś wypożyczany. Każda konserwacja, każdy obraz niesie swoją tajemnicę. Trudno powiedzieć, co było najciekawsze. Każda jest w jakiś sposób ciekawa, obraz się zmienia. Czasami są to oczywiście większe czy mniejsze wyzwania. Po prostu w momencie, kiedy dostajemy obiekt do konserwacji, my nigdy nie wiemy, co jest pod spodem. Praca konserwatora trochę tak, rzeczywiście przypomina pracę sapera. Nie można się mylić. Trzeba podejmować właściwe decyzje i dlatego przed każdym takim większym wyzwaniem organizujemy coś takiego jak komisja konserwatorska, gdzie różne padają wtedy propozycje, różne możliwości rozwiązania problemów konserwatorskich i wybieramy wtedy najlepszą drogę, najlepszą dla obiektu. Bynajmniej nie robimy tej rekonstrukcji zawsze. To są szczególne przypadki. Tak naprawdę bardzo ważna jest autentyczna materia i czasami stan zachowania obiektu i zniszczenia są ważnym takim dynamicznym elementem historii obiektu i należy je zostawić. Ale oczywiście są obiekty, w których rekonstrukcję przeprowadzamy w oparciu o przesłanki, jeżeli mamy takie zachowane materiały, które pozwalają na to. Są obiekty, w których rekonstrukcji nie możemy przeprowadzić, bo nie wiemy, co znajdowało się w miejscu, które się nie zachowało. Podchodzi się do tego zupełnie indywidualnie do każdej jednej konserwacji. Chyba najbardziej cieszą te najtrudniejsze, tam gdzie są największe wyzwania, jak płaszcz koronacyjny, czy właśnie tapiseria radziwiłłowska. Ja zawsze sobie żartuję, bo moi rodzice mają takie medyczne przygotowanie, że ja jestem takim troszeczkę lekarzem od obiektów. Także powiedziałabym, że nasza praca jest takim troszeczkę połączeniem praca chirurga, ale też z elementami artyzmu. Jak w każdym zespole są osoby, które robią coś najlepiej. I wtedy bardzo często powierzamy ten etap pracy tej konkretnej osobie, wiedząc, że zrobi to lepiej od nas. Na przykład jedna z koleżanek specjalizuje się w wykonaniu uzupełnień ubytków warstwy malarskiej, potocznie zwanych kitami, i opracowuje skład tego kitu, jego formułę indywidualnie do każdego obrazu i po prostu jest w tym wybitnym specjalistą. Dzielimy się pracą. Każdy ma jakiś ulubiony swój zakres prac. Kolega na przykład bardzo lubi metal, czyli zamki, dorabianie jakichś kluczy, otwieranie starych zamków, otwieramy meble, które przez lata nie można było otworzyć. Ja lubię snycerkę, intarsję. Każdy z nas poleruje. W zasadzie uzupełniamy się, ale każdy może zrobić pracę od początku do końca. Ale są obiekty, które trwają bardzo długo i musimy wykonywać je razem. I wtedy współpraca jak najbardziej jest wskazana. Uzyskujemy też pomoc od innych pracowni, na przykład są obiekty, które wymagają współpracy 4-5 pracowni i trzeba tą pracę podzielić. Na przykład tutaj mamy taki gabinet, gdzie od metaloplastyki ktoś musi być, bo zawiasy są na przykład połamane, trzeba dorobić, trzeba je na nowo pozłocić, trzeba zrobić polichromię, która jest robiona w innej pracowni. Są obiekty, tak jak ten fotel za nami, gdzie zaangażowana jest pracownia konserwacji tkanin.
Są obiekty, gdzie jest pracownia malarska, duży zakres. Są obiekty, które naprawdę zajmują dużo czasu i wiele pracowni jest zaangażowanych i nie zawsze można to wszystko w jednym czasie skumulować, więc takie prace nieraz się przyciągają w czasie i ciężko je po prostu posklejać. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat standardy zawodu konserwatora uległy niebywałej zmianie. Kiedyś nie traktowało się oryginału z tak wielkim pietyzmem i ostrożnością. W tej chwili nie ma mowy, żeby cokolwiek, jakiekolwiek uzupełnienie wykraczało poza ubytki. Natomiast dawniej te konserwacje były prowadzone bardzo swobodnie, więc jak było jakieś uszkodzenie na niebie, dużo prościej było temu wykonawcy przemalować całe niebo, zamiast trafić idealnie w ten kolor w granicach ubytku. Też nasza praca polega na tym, żeby pokazać jak najbardziej to, co zostawił artysta, ale co uległo zmianie w czasie. I właściwie opracowywanie wszystkich substancji stosowanych w konserwacji, klejów, ma to zadanie, żeby one były trwalsze. Kiedyś retusz na obrazach wykonywano farbami olejnymi, tylko z odsączonym spoiwem. W tej chwili są farby tylko zaprojektowane do retuszu. One zawierają spoiwa, które wolniej się zmieniają optycznie, wolniej żółkną. Czyli no, według naszej wiedzy, nasze konserwacje powinny i myślę, że przetrwają dużo dłuższy okres czasu niż poprzednie, dzięki temu, że mamy do dyspozycji lepsze materiały. W pracy wkładamy mnóstwo emocji, wysiłku, starań. Zżywamy się z nimi, traktujemy je bardzo osobiście. One są w jakimś tam minimalnym stopniu nasze. I to jest takie uczucie, jak się idzie na galerii i się wyławia wzrokiem te obrazy, które ja konserwowałam i przyglądam się, czy się zmieniły, czy na pewno była dobrze zrobiona. Bez pasji chyba się w tym zawodzie nic nie zdziała. Tu ludzie naprawdę zostawiają połowę swojego życia, a może nawet więcej. Nieraz jest ciężko, ale efekty rekompensują nam trochę to wszystko, to jakieś niedogodności. To jest fajna praca, naprawdę.